jak dobrze mieć siostrę. Oto opowieść o dwóch siostrzyczkach, Kitty i Mimi, i o tym, jak zaprzyjaźniły się z nowym kolegą szkolnym. Czytasz coś ciekawego? Powiedz, Mimi. To Kopciuszek. Nie mogę się go doczekać. Kogo? Księcia z bajki. Kogoś cudownego. Naprawdę? Kogoś, kto by lubił to, co ja. To są moje marzenia. Tak, nie dziwię ci się. A jaki jest twój ideał? Chłopak, który lubiłby sport, był dobrym kolegą i miał dużo energii. O, ale kogoś takiego nie ma niestety w naszej szkole. A twój ideał? Musi być miły. Musi kochać książki tak jak ja i być bardzo mądry. I zawsze grzeczny, ale nie taki nieśmiały jak ja. Dlaczego nie jestem bezpośrednia jak ty? Gdybym nawet spotkała chłopca moich marzeń, nie śmiałabym się do niego odezwać. Może spotkamy ich choćby w marzeniach. Spróbujemy. Dobrze, że dziś piątek, są takie zmęczone. Hop, hop, Kitty. Hej, łap! Chodźcie z nami, pogramy sobie w piłkę. Nie, dziękuję. Jak mogłeś nas tak brutalnie obudzić? Przepraszam, ale naprawdę wyglądałyście tak jakoś głupio rozmarzone. O czym tak marzyłyście? To nie wasza sprawa. Zresztą i tak byście nie zrozumieli. Idźcie sobie. O właśnie. A ja wiem. Taką minę ma moja siostra, gdy myśli o chłopakach. Jody, co ty mówisz? Miałybyśmy myśleć o chłopcach? Ha. Co je ugryzło? Naprawdę nie rozumiecie? Nie, nie mam pojęcia. Jody ma rację. Widać to od razu. Co widać? Że Kitty i Mimi myślą o swoich chłopcach. One nie mają chłopców. No to o nich marzą. Tak właśnie wyglądają. Jak? Jak zakochane. Serio? Czy to może być ktoś z naszej szkoły? Tego naprawdę nie wiem. Ale jestem pewna, że to żaden z was. I wtedy zdarzyło się coś nadzwyczajnego. Spotkałaś chłopca swoich marzeń w sklepie? Tak, spytał mnie o drogę. Chciał wiedzieć, gdzie jest biblioteka, bo zamierzał wypożyczyć sobie kilka ciekawych książek na weekend i wyglądał jak z moich marzeń. Jak ma na imię? Byłam taka zdenerwowana, że nie spytałam. Tłukłam tuzin jajek. Nie wiesz nawet, czy on chodzi do naszej szkoły? A-a. Już nigdy go nie zobaczę. On chyba nie jest stąd. A skąd wiesz? A może właśnie niedawno tutaj przyjechał i ciągle nie zna jeszcze naszej okolicy? A? Myślisz, że to możliwe, Kitty? Jasne. Po co by pytał o bibliotekę? Na pewno go znowu spotkasz. Ojej, już cała się trzęsę. Nie przejmuj się tak. Następnego dnia obie poszły jak zwykle do szkoły i... O, jakiś nowy idzie do naszej szkoły? To właśnie tu. Nie wierzę własnym oczom, to on. Więc go spotkałam. Mimi, ale masz szczęście, będzie chodził do naszej szkoły. To naprawdę on, Kitty, miałaś rację. Jego rodzina musiała się tu przeprowadzić. Wygląda sympatycznie i wydaje mi się, że jest w naszym wieku. Jeśli tak, będzie chodził do tej samej klasy, co my. Oby to była prawda. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. Uwaga! Posłuchajcie! Do naszej szkoły przyszedł nowy. Ma na imię Robert. Będzie w naszej klasie? Nie, będzie u pana Gordona w sąsiedniej. A niech to. Jak ja się z nim poznam? Bardzo łatwo. Przecież jest w tej samej szkole. Możesz go poznać na korytarzu, albo na boisku, albo w stołówce i w tylu miejscach. Mam nadzieję, że tak. Mimi była strasznie przejęta. Już się najadłam. Ależ Mimi, przecież ledwie coś tknęłaś. Może jesteś chora? Czy tylko brak ci apetytu? Chyba nie grymasisz. Nie, tato, nie jestem dziś głodna. Pójdę odrabiać lekcje. Ładnie zjada seru. Co się dzisiaj dzieje z twoją siostrą? Nic takiego, tato. Rozmarzyła się.
Och, to nieznośne. Po kolacji Kitty poszła odrabiać lekcje razem z Mimi. Nie mogę myśleć. To widać. Ciągle marzę, żeby poznać Roberta i nie mam pojęcia jak. Podejdź jutro do niego przed lekcjami i po prostu przywitaj się z nim. Nie mogę, nie wiedziałabym o czym z nim rozmawiać, no i wszyscy by się gapili. Możesz go przecież kiedyś spotkać w bibliotece. W bibliotece? Oczywiście, bywa tam czasami, prawda? Pewnie jeszcze nie ma tu żadnych kolegów. Masz rację, Kitty. Może będę pierwszą koleżanką, którą tu pozna. Pamiętaj tylko, że jeżeli chcesz się z nim zaprzyjaźnić, musisz przezwyciężyć własną nieśmiałość. Pogadaj z nim, Mimi. O. Następnego dnia, gdy Mimi upewniła się, że Robert wszedł do biblioteki, zebrała całą odwagę i weszła także. Bardzo dzielnie. Choć wiedziała, że on tam jest, jednak jej serduszko zabiło na jego widok. Musisz przezwyciężyć nieśmiałość, jeśli chcesz się z nim zaprzyjaźnić. Tak jest. Byle tylko dojść do stołu, przy którym on siedział. Udało się. Niestety swoją książkę Mimi trzymała do góry nogami. O, cześć, to ty? Cześć, pamiętasz mnie? Więc trafiłeś do biblioteki. Mimo twych wskazówek, ale nic, jestem Robert. Przeprowadziliśmy się tutaj tydzień temu. Wiem, już mówiono o tobie w szkole. Serio? Ty też do niej chodzisz? Tak, klasa pani Wilson. To świetnie, więc już kogoś tu znam. O, tak. Powiesz mi, jak masz na imię? Och tak, Mimi. Mimi, co czytasz? A? Cuda świata, tak? Lubisz czytać o starożytnych zabytkach? O, bo ja wiem. Może usiądę koło ciebie. Spójrz, tutaj. Czy to nie dziwne? He? Takie ogromne kamienie? Tak, tajemnicza budowla. To w Anglii. Wiesz, dlaczego to zbudowali? O, nie bardzo. Może jaskiniowcy łapali w to dinozaury? To ciekawe. Wiesz, nie przyszło mi to do głowy. Ale mogę się mylić. Niewiele wiem na ten temat. To nic, zgaduj. Dotąd nikt nie wie, po co właściwie zbudowano ten kamienny krąg. Większość naukowców uważa, że to było obserwatorium astronomiczne. I robili tam horoskopy. Nie, mierzono światło słońca, dinozaury. No wiesz, Mimi. Hej, Mimi, był tam? Był. Już wróciłaś? Rozmawialiście, prawda? Tak. No i o czym rozmawialiście? O ruinach. Podszedł i oglądaliśmy książkę. O, wspaniale! No i co? I wiesz, powiedziałam coś głupiego, co go rozśmieszyło. Więc uciekłam jak najprędzej do domu. Mimi, głowa do góry. Na pewno Robert się z ciebie nie śmiał. Czy wolałabyś, żeby on okazał się jakimś ponurakiem? Masz rację. Pewnie myśli, że jestem głupia, bo tak uciekłam. Nie przejmuj się aż tak. Jak było? Powiedziałam, że muszę pomóc mamie. I uciekłam, a tak bym chciała, żebyś wiedział, jak bardzo chcę się z nim zaprzyjaźnić. Już wiem. Ciasto. Co? Mój
pokazać, co potrafisz. Zrób mu przepyszny deser. Tak sądzisz? Wszyscy wiedzą, że pieczesz najlepsze na świecie ciasto. Och, czy nie pomyślisz, że się narzucam? Oczywiście, że nie. Napiszesz, że to jest prezent powitalny. Też bym coś upiekła, gdybym umiała. O, chyba masz rację. Zaraz upiekę. Tak, świetnie. No proszę, znów uciekła. Zostawiła paczuszkę. Witamy serdecznie, Robercie. Mam nadzieję, że lubisz ciasto. O, to prezent dla mnie. A, wygląda smakowicie. Jest pyszne. Zjadł natychmiast w bibliotece? Tak, ty zawsze masz dobre pomysły. Staram się jak mogę. A czy coś powiedział, kiedy mu wręczyłaś pudełko z ciastem? No, nic nie powiedział. Ani słowa? Zostawiłam paczkę na stole z kartką. Witamy serdecznie, Robercie. Mamy nadzieję, że lubisz ciasto. I wybiegłam. Znowu głupio. Słuchajcie, moje małe. Która z was pójdzie do sklepu? Trzeba kupić coś na kolację. Ja pójdę, mamo! Ja pójdę, ty już byłaś w sklepie. Nie, to ty byłaś ostatnio. Teraz ja chcę pójść, bo może ja spotkam w tym sklepie chłopca moich marzeń. Dobrze, Kitty. Sklep nie był daleko. Kitty i Mimi często chodziły tam z mamą. Mimi! Zaczekaj! To Robert. Nareszcie cię spotkałem. Chyba pobiegłaś do domu się przebrać. Tak. Niestety poplamiłam ubranie. Mam nadzieję, że nie podczas pieczenia tego przepysznego ciasta. Może powinnam mu powiedzieć, że nie jestem Mimi, ale ona jest taka nieśmiała. Mam okazję jej pomóc. Zabrudziłam się, poprawiając coś przy rowerze. To interesuje cię sport? O tak, ja uwielbiam sport. Naprawdę? Myślałem, że najbardziej lubisz czytać. To Mimi. To mi też sprawia przyjemność. Rozumiem. Lubisz różne rzeczy. Właśnie. Cieszę się, kiedy mogę kogoś poznać. Zaprzyjaźnimy się, prawda? O tak, Mimi. Hej, udało się! Wiesz, jesteś zupełnie inna niż w bibliotece. O tak, jestem nieśmiała. W tej chwili nie jesteś. Zachowujesz się jak ktoś inny. O, tak ci się wydaje. Słuchaj, Mimi, pomyślałem sobie, że może ty masz przypadkiem siostrę bliźniaczkę. Skąd wiesz, Robercie? Co? Nic, tak sobie pomyślałam. Pożyczałabyś więcej książek. Na pewno, nie wierz mi. Myślałem, że uwielbiasz czytać. O tak, ale wolę czytać je na miejscu, w bibliotece. Ja lubię książki o zwierzętach i przygodowe, a ty? A ja kucharskie. O właśnie, zapomniałem. Mama prosi o przepis na to ciasto. Tak ci smakowało? Najlepsze, jakie w życiu jadłem. Podyktuj mi przepis, od razu sobie zanotuję. O, tylko Mimi wie, jak się robi to ciasto. Muszę prędko coś wymyślić. Ile potrzeba mąki? Mąki, 4 szklanki. 4 szklanki mąki, dobrze. Jajka? Jajka, no tak, 1. Na pewno 1? O, no nie, 12, 1 tuzin. Dobrze, co jeszcze? Trochę owoców z kilo jabłek. Świetnie, co jeszcze? Sól, szklanka. Dziękuję ci. Pieczę się 4 godziny. Nie płacz, Mimi, przepraszam. Powiem mamie. Wszystko ci wyjaśnię. O co chodzi? Czy coś się stało dziś w szkole? Kitty mnie zdradziła. To nieprawda, Mimi. Chciałam ci pomóc. Mogę ci zaraz wszystko wytłumaczyć. Znów się kłócicie. Lepiej wytłumaczcie mi, o co chodzi. Mamo, to chodzi o tego nowego chłopca. Nazywa się Robert. Mnie pierwszą poznał. To ten kolega, dla którego upiekłaś ciasto? Aha,
Okazało się, że Kitty udawała przed nim mnie. Mimi, zaczekaj! Och, Robercie, pamiętasz mnie? Oczywiście. Jak się masz? Dobrze. Miałem nadzieję, że cię dziś spotkam. Muszę cię o coś zapytać. O, dobrze. Co takiego? Nie obraź się, proszę, ale okazało się, że coś jest nie tak z twoim ciastem. Nie smakowało ci ciasto? Twoje było smaczne, ale potem chyba dałaś mi zły przepis. Nic nie rozumiem. Mama upiekła ciasto według przepisu, który mi podałaś i wyszedł spalony, przesolony naleśnik. O czym mówisz? O jakim przepisie? Przecież wczoraj przed sklepem podyktowałaś mi przepis. O? Tylko proszę, nie mów, że nie pamiętasz. Było tak fajnie. Och, to była Kitty. Jak ty mogłaś go tak oszukać? Nie oszukałam go, chciałam ci tylko pomóc, bo jesteś taka nieśmiała. Co? No wiesz, teraz się rozczaruje, gdy się dowie, że ja nie jestem tobą. Przecież powiedział, że było wam ze sobą tak fajnie. Nie mów tak, Mimi, musisz mieć więcej wiary w siebie. Jak mogłaś udawać, że jesteś mną? On się zjawił tak nagle, a ja chciałam ci tylko pomóc. Nie przypuszczałam, że mnie poprosi o przepis. Nie gniewaj się. Och, przestańcie krzyczeć, proszę was. Słuchaj, nie zrobiłabym czegoś, co by mogło cię skrzywdzić. Teraz tak mówisz, nie chcę cię słuchać. Och, Mimi. Co zrobić, żeby przestała płakać? Może ja z nią pomówię? Aha. Mimi! Uspokój się. Twoja siostrzyczka mi wszystko powiedziała. Wiesz, że ma dobre serce i na pewno chciała jak najlepiej. Zawsze byłyście najlepszymi przyjaciółkami. Ten Robert jest na pewno interesujący, ale nowa przyjaźń nie może przecież psuć starej. Kitty jest twoją przyjaciółką. Kiedyś była. Mimi, jesteś zdenerwowana. Twoje serduszko jest niespokojne, bo poznałaś kogoś i nie wiesz, jak masz postępować. Kitty nie chciała nic złego. Wiem, ale Robert myśli, że go okłamałam i że to nie ja zrobiłam ciasto. Wszystko przez Kitty. Dlatego powinnaś mu wszystko wyjaśnić. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Już wiem. Znalazłam świetny sposób, żeby wyjaśnić całą sprawę i Mimi przestanie się gniewać. Cześć, Robercie. Cześć, Mimi. Chyba nie obraziłeś się na mnie. Przykro mi, że ciasto było okropne. No i ja się może niegrzecznie zachowałam. Ależ nie, ale zachowywałaś się dziwnie, to fakt. O, serio? Tak. Czułem, że zrobiłem ci przykrość. No, może trochę. To ciasto zawsze się udaje, ale nie chciałam zdradzić przepisu. Nic się nie stało. Wiesz, chcę ci to wynagrodzić. Może przyjdziesz do nas na ciasto? Z przyjemnością. Dziś po południu? Doskonale. Zaraz ci zapiszę, gdzie mieszkamy. Bardzo się cieszę. Zaprosiłaś Roberta dziś do nas na ciasto? Właśnie, bierz się do pieczenia. Nie wiem, czy mamy wszystko, co jest potrzebne. Boję się, że nie mam z czego upiec. Nie martw się, proszę, Mimi. Wszystko przygotowane w kuchni. Zaczynaj. Kitty mnie uprzedziła już rano. Ach tak? Chciała to utrzymać w tajemnicy, dopóki się nie upewniła, że Robert zgodzi się i będzie mógł dzisiaj przyjść do nas z wizytą. Nie chciałam, żebyś się denerwowała w szkole, ale chyba nie masz mi za złe, że znów udawałam ciebie. Wszystko mu wyjaśnimy. O tak, może wreszcie uda nam się zakończyć to nieznośne nieporozumienie. Przyjdzie o czwartej, więc zabierz się do roboty. A jeśli zabłądzi? Nie bój się, dałam mu dokładny plan, jak ma do nas trafić. Teraz piecz ciasto, kochanie, my sprzątniemy. Plan, jaki narysowała Kitty, był bardzo dokładny i Robert łatwo znalazł właściwy adres. Za przystankiem skręcić w prawo. Dzień dobry. Czy tutaj mieszka panna Mimi?
Tutaj. Masz na imię Robert? Tak, Robert. Proszę, wejdź. Wszyscy czekają na ciebie. Dziękuję, bardzo mi miło. Cześć, Robercie, witam. Cześć, Mimi. Wejdź, proszę. Dziękuję. Czy łatwo do nas trafiłeś? Plan był bardzo dobry i wszystko się zgadzało. A, byłbym zapomniał, to dla ciebie. Bardzo miło, ale musisz je dać mojej siostrze. Nie, Mimi, te kwiaty są dla ciebie. Wiesz, to moja siostra umie piec pyszne ciasta. Ach tak, to nie ty upiekłaś to ciasto? Dziś się wszystkiego dowiesz. Jestem Kitty. Co? Jesteś zabawna, Mimi, ale masz pomysły. Kitty, to Robert już jest? Powiedz mu, że za minutę przyjdę. Tak, tak. Ten sam głos. Tam jest Mimi. Obie macie na imię Mimi? A to dlaczego? Ależ ja jestem Kitty. Kitty? Co? Cześć, poznałeś już moją siostrę? Mam nadzieję, że jesteś głodny, bo piekę wielkie ciasto. Zaraz będzie gotowe. Która jest która? Zaraz poczujesz się lepiej, chłopcze. Nie denerwuj się już. Trochę zgłupiałem. Nie spodziewałem się, że jest was dwie. Choć przecież powinienem się tego domyślić. Zauważyłeś różnicę? Tak. Wyglądacie tak samo, ale jesteście różne. Mimi, gdy spotkałem cię pierwszy raz, to tak wskazałaś mi drogę do biblioteki, że zabłądziłem. A kiedy przyszłaś do biblioteki, byłaś taka cicha i nieśmiała. To prawda. A twoje pismo było bardzo ładne i staranne. A ty, Kitty, jak cię spotkałem przed sklepem, wcale nie byłaś nieśmiała. No i nie miałaś pojęcia o przepisie na ciasto. Ja umiem zrobić kanapkę i może jeszcze płatki na mleku, ale piec nie. Wiem, ale mogłyście powiedzieć, że jest was dwie. Nie chciałyśmy cię oszukać. Niechcący tak wyszło. Chciałyśmy się z tobą zaprzyjaźnić. Chyba będziemy się przyjaźnić wszyscy troje. Widzicie? No i wszystko dobre, co się dobrze kończy. Oczywiście, a najlepsze to ciasto. Mniam! Zjem chyba całe. Robercie, zapomniałeś o kwiatach, które przyniosłeś. O kwiatach? Właśnie. Masz rację, Kitty. Zaczekajcie. Skoro mamy być przyjaciółmi, każda musi przyjąć jeden kwiatek. Dziękuję. A tobie, Kitty, dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Dziękuję, Robercie. Czy wszyscy jesteście już szczęśliwi? Ty, to dzięki Kitty. Zazdroszczę wam. Czego powiedz? Że jesteście dwie. Też bym bardzo chciał mieć rodzeństwo. Tak, ale my się kłócimy. Kłócicie się? Czasem tak. O jakieś głupstwa. Ale naprawdę dobrze nam ze sobą. Wszystkim się dzielimy. To takie fajne. Możesz wziąć pół mego kawałka. A ty mojego, jeśli tylko masz ochotę. Hurra! Jest mi z wami wspaniale. A